12. sesja rady powiatu w Nidzicy liczyła 14 punktów. Tematy przewodnie były to edukacja i finanse. Najlepszym maturzystom wręczono wyróżnienia, przywitano nowych dyrektorów placówek oświatowych. Rajcy wśród omawianych punktów mieli również oświadczenia majątkowe. Te złożone przez radnych oraz pracowników samorządowych. Druga połowa sesji dotyczyła budżetu powiatu za pierwsze półrocze. Rozmawiano m.in. o zmianach w wieloletniej prognozie finansowej powiatu Nidzickiego. Sesje zamknęły kwestie związane z przekształceniem Centrum Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie.